Poniedziałkowe posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta zostało zwołane specjalnie w sprawie ekranów akustycznych przy Nowej Zakopiance na wysokości osiedla na Skarpie i ulicy Ludźmierskiej. Mieli się na nim pojawić zaproszeni przedstawiciele krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jednak nie przyjechali. Kilkunastu mieszkańców tego rejonu nie kryło więc rozczarowania nieobecnością inwestora, ale i wdzięczności dla całego samorządu, że wspiera ich trwające już 4 miesiące starania o ograniczenie uciążliwości hałasu doświadczanego przez nich już na etapie budowy ostatniego odcinka dwunitkowej szosy pod Tatry. Ten problem dotknął osiedla na Skarpie, końcowej części ulicy Ludźmierskiej i osiedla Bór, czyli rejonu mieszkaniowego, do tej pory uchodzącego za najbardziej zielony, urokliwy i najspokojniejszy w mieście. Znajdują się tam zarówno bloki, jak i domy jednorodzinne. Ja mieszkam w odległości 70 metrów i podczas prac, które tutaj odbywały się przy budowie drogi, samochody, które jeżdżą sporadycznie, już był hałas uciążliwy. Ciężarówki i osobowe również, a na chwilę obecną nie mamy tutaj informacji, że miałyby być te ekrany wykonane przez dyrekcję, więc stąd nasz apel tutaj do wszystkich mediów, żeby nam pomogły w sprawie montażu tych ekranów, żebyśmy mogli sobie spokojnie tutaj mieszkać. Bo jeżeli będzie natężenie ruchu większe, samochód za samochodem, no to nie będzie możliwości w ogóle korzystania z ogródków, na zewnątrz wyjście. Jest ścieżka rowerowa, jest rzeka Duna, jest, na której można sobie wyjść, wypocząć, a na tą chwilę no, nie będziemy mogli tam wychodzić, bo po co, skoro hałas będzie uciążliwy. Protestujemy dlatego, że Generalna Dyrekcja w nosie ma nasze prośby, petycje. Uważają, że te ekrany tu są do niczego niepotrzebne. Po całym odcinku ekrany są założone w tak dziwnych miejscach, począwszy od kościółka na Rdzawce, gdzie za 500 metrów, gdzie droga odchodzi do Rdzawki, taka malutka droga, ekrany założone. Kawałek dalej w lesie, na moście Najamnym, tak samo. Nie wiem, dla wiewiórek, dla saren, dla kogo te ekrany tam są. Tu mieszkają ludzie, ekranów nie ma. Kawałek dalej tam na Grelu, tak samo. Więc po prostu nie rozumiemy tego, czemu nas tak potraktowano. Pisaliśmy do Rady Miasta, do burmistrza. Cała Rada Miasta jednogłośnie podjęła zobowiązanie, że oni nas popierają, plus burmistrz. Poszło to do Generalnej Dyrekcji. Do chwili obecnej odpowiedzi nie ma. Wczoraj rano, jadąc do pracy, podszedłem do garażu, do samochodu i jechała jedna ciężarówka. W pierwszej chwili nie wiedziałem, co się dzieje, czy to jakiś samolot ląduje, po prostu my nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiego szumu, huku, a to była jedna ciężarówka. Co będzie, gdy tu puszczony zostanie cały ruch? Nie wiem. Prośby o zamontowanie ekranów dźwiękochłonnych do krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji mieszkańcy ślą od maja. W ich imieniu kieruje je prezes spółdzielni mieszkaniowej Podhale, Marcin Zapała. Rozmowy w tej sprawie, zgodnie z wolą rady, podejmował z inwestorem burmistrz Grzegorz Watycha. Protestujący liczą też na pomoc posłanki Weroniki Smarduch. Generalna Dyrekcja na razie wszakże nie zmieniła stanowiska, a jest ono takie, że pomiary hałasu będą wykonywane po otwarciu odcinka Rdzawka-Nowy Targ i decyzja o instalowaniu ekranów zostanie podjęta w zależności od ich wyniku. Natomiast na etapie projektowania i budowy decyzję w tej sprawie podejmowała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie według ścisłych wytycznych. Dla mieszkańców opcja późniejszego pomiaru natężenia hałasu jest nie do przyjęcia. Domagają się oni zamontowania ekranów przed puszczeniem ruchu. Pomiary natężenia hałasu w sąsiedztwie dwunitki inwestor jednak podczas budowy przeprowadzał i na ich podstawie stworzył symulację będącą prognozą do 2032 roku. Problem w tym, że zainteresowani nimi mieszkańcy nie wiedzieli gdzie, kiedy i w jaki sposób były one wykonywane. Po interwencjach w Generalnej Dyrekcji samorządowcy wreszcie otrzymali te wydruki. Właśnie one były przedmiotem analiz i głównym materiałem dowodowym na posiedzeniu Komisji Skarg i Wniosków. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oczywiście podparła się dokumentami i pozwoleniami, jednak jakby zabrakło tutaj wrażliwości i precyzyjnego spojrzenia na ten fragment drogi.
Kilka domów jest w odległości 40 metrów od drogi, bloki zaczynają się od 100 i więcej i bez analizy akustycznej jest pewność, że droga będzie słyszalna. Inwestor odpiera zarzut, że hałas jest w granicach norm, tylko przeglądając te wyniki widzimy, że brakuje 1 do 2 dB do przekroczenia, jak policzy te 2 dB. Nie dostałem danych przyjętych do obliczeń i nie wiem, jaką prędkość została uwzględniona, czy kierunek wiatrów, czyli północno-zachód, jest wzmocnieniem dla fali dźwiękowej, czy raczej jest jej przekaźnikiem na większą odległość. Zostały przedstawione ilości dzienne samochodów, tylko co jak za 2 lata znacznie przekroczą przyjętą ilość. Myślę, że nikt już nie wróci do tematu, a mieszkańcy niech się przyzwyczają. Wiem, że nie jest to łatwy temat, ale już dziś, gdy jeszcze po placu budowy poruszają się pojedyncze pojazdy, ewidentnie odznacza się głośnością. Z uzyskanych informacji wiem, że technicznie nie jest problemem montaż ekranów, a sądząc po koszcie całej inwestycji, ich postawienie nie uszczupli budżetu zadania, zwłaszcza, że po analizie rocznej i tak miało zostać zamontowane w ramach ceny. Przewodniczący komisji podnosił, że podczas pomiarów służących symulacyjnym wyliczeniom receptora hałasu brakło na przykład na budynku szkoły, a dla takich obiektów normy są jeszcze bardziej rygorystyczne niż dla innych. Najważniejszą rzeczą dla nas, czyli dla szkoły, jednej, drugiej, dla mieszkańców, tu jest poniżej, tu są bloki, jeszcze wchodzą spaliny. Spaliny są bardzo ważne. Bo wiadomo, jakie mamy teraz samochody, ile spalin idzie, albo wieje od strony Ludźmierza. 90% idzie. I spaliny idą wszystko w tą stronę, prawda? Są małe dzieci. Są małe dzieci. Jest szkoła jedna, druga, tam są nasze dzieci. Więc jeszcze do hałasu proszę wziąć pod uwagę jeszcze spaliny. Bo wszystko będzie, wszystko się będzie kotłowało właśnie w tym miejscu. Jak jest rondo na Ludźmierskiej i samochody pójdą w stronę, albo tu pojadą, czyli pojadą Ludźmierską ulicą, albo pojadą w stronę na Zakopiankę dalej i wszystko będzie tutaj stłumione. Tu będzie cały ten, tu będzie wszystko stałe. W związku z nieobecnością przedstawicieli Generalnej Dyrekcji i brakiem oczekiwanej reakcji ze strony inwestora, komisja zdecydowała o skierowaniu do krakowskiego oddziału jeszcze jednej petycji, która tym razem będzie miała moc uchwały. Do tego potrzebna jest kolejna nadzwyczajna sesja Rady Miasta. Przewodniczący Jan Sienka zamierza ją zwołać zaraz po Jarmarku Podhalańskim.